Cześć, witajcie z tej strony Nietyczna. Dzisiaj widzimy się w GTA 5. Sorry, że tak długo mnie nie było, ale po prostu po pierwsze troszeczkę szkoła, po drugie troszeczkę byłem zajęty składaniem mojego nowego setupa, o którym troszeczkę powiem więcej w następnym odcinku. Miało być odwrotnie, no ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego dzisiaj mi za złe. Już troszeczkę GTA 5, jak widzicie, poprzechodziłem w tym czasie i dzisiaj będzie to troszeczkę bardziej krwawo. Zmniejszę sobie ustawienia dźwięku, żeby cokolwiek było słychać, jak będę gadać. Dzisiaj będziemy przechodzili misję z Trevorem, że robimy ten wjazd na farmę i wszystkich zabijamy. Ja już tą misję próbowałem kilka razy przejść, lecz no za każdym razem umierałem. Może tym razem nam się uda. Okej, dobra. Więc mój plan jest taki. Sorry, FPS-ki wam będą przeszkadzać. Na tym samym klawiszu miałem klawisz od cheatu zwindowany, dobra. Więc tak. Po pierwsze, bierzemy snajperkę i wycinamy wszystkich po kolei. Teraz pytanie kogo? Ten typ był z lornetką i on obserwował. Myślę, żeby na zdrowy rozsądek, żeby jego jako pierwszego wziąć. Więc dobra, bierzemy go. Osiągamy. Teraz myślę, żeby tych dwóch debili. Ten stoi tyłem, więc jego najpierw. A jednak zauważył, dobra. Okej. Kogo tutaj jeszcze widać na tym? O, tu typ stoi. Typ z lornetką, zwiadowca. Po zwiadowcy. Dobra, tutaj dwa typy. Kolejny. Dobra, tutaj jeden typ się schował za autem. Prawdopodobnie. O. Kurry, zauważyli mnie. Oh shit. Dobra, mam trochę armoru, więc. Ale ta ich broń mi strasznie dużo zadaje, naprawdę. Ach. Przeżył to? Kurde, chyba to przeżył. Fuck, fuck, fuck. Będzie head. Dobra, jest head. Tak dziwicie teraz, że najpierw Robloxa nagrywam, a teraz tak nagle GTA 5? No cóż, nieco lepszy hardware, więc można nagrywać. Dobra. O, tam leci, tam leci, tam leci. Ta, dookoła, ta! Gdzie? Tu? Tu. Tym razem sobie kupiłem zbroję dodatkowo, znaczy nie zbroję, tylko po prostu ten armor. W sumie na jano wychodzi to uzbrojenie. Tą kamizelkę przeciwkuloodporną i teraz może uda nam się to przejść. Dobra. Gdzie ten ostatni typo? Tu jest! Kurde, ale mam... Cela. Ach, dobra. Dobra, tam jeszcze jednego typa widziałem na mapce. Tak, zawupy jeszcze może nauskołpować. Da się nauskołpować? Da się nauskołpować zawupy. O! Gdzie on jest? Schował się za krzakami. Fuck, nie widać go. Albo jakiś ślepy jestem. Jakie? Dobra, poczekam aż wybiegnie z tych krzaków, bo pewnie się schował za krzakami, tak teraz w ogóle go nie widać. Teraz już jest na pewno za krzakami. Poczekam aż wybiegnie, żebym mógł dojrzeć rysy jego postaci, żeby go ściągnąć, bo tak to nic tam nie widziałem. Kurczę, nie pamiętam na czym się skradało tutaj. Da piątce. Chyba na kontrolu, tak, na kontrolu. Gdzie on jest? Spróbuję go. O! Fuck, znów pewnie gdzieś w krzaki. W las. W krzakach jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest pewnie za tym drzewem, On jest na pewno gdzieś za tym drzewem. Chyba cię mi jego nad... skoczył. Fuck. What the fuck? To jeszcze to zbocze takie, jest.
Jezu. Przychodzę GTA 5 pierwszy raz. Już troszeczkę mam misji za sobą z Michaelem, z Franklinem. Te z Trevorem mi się najmniej podobają. Póki co? Fuck! To! Po tobie, dobra. Niech mi się troszeczkę życie zregeneruje, chociaż i tak mam bardzo dużo życia w porównaniu do tego, co było poprzednio. Teraz biorę AWP i dalej patrzę, czy tutaj kogoś jeszcze nie ma, bo tam jeszcze jest mnóstwo osób w środku. Ja to wiem, bo ja już to przechodziłem. Tutaj jeszcze są osoby w środku. To jest przykładowo jeden typ, już go właśnie nie ma. Ukrył się. Nieumiejętnie, bo przez barierkę przecież i tak prześwitywał balkonu. Dobra. Teraz tak, musimy zaplanować. Gdzie dalej oni mogą być? Pamiętam, że byli... Okna trzeba rozwalać. Mam nadzieję, że to nie jest któryś z ich samolotów. W każdym razie... Dobra. O, już kogoś tam widzę. Oni są za tymi oknami na pewno. Pamiętam. Tutaj na werandzie ich nie widzę. O! Patrzcie, jaki ładny cel. Dobra. Następny jest w tym oknie prawdopodobnie tu obok. O! No, mówiłem, że tu przybiegnie. Kurczę, prawie heada by dostał. Fucking shit. Dobra, trochę się bardziej zbliżę. Nieco lepszy cel. Piękny hedzik, dobra. Dalej. Okej. Dobra, bym poszedł tam do przodu, ale wiem, że jak pójdę do poddom, no to w zasadzie jestem na hita. Teoretycznie, bo oni tam mają takie... Bo oni tam mają, co niektórzy w środku poukrywani, mają takie ciężkie ammo, że masakra. Że się nie da po prostu przeżyć, bym tutaj wziął samochód. Oni nawet przez samochód strzelali w sumie. Już coś poleciało w kierunku mnie. O, już kogoś widzę na mapce. Kogo my tu mamy? Dobra, skradanie się. Kogo my tutaj mamy? Wyłazić. O. Kogo my tutaj mamy? Kogo nie mamy? Taki spryciarz! O kurczę! Dobra. Dobra. Coś tak myślę, że za pierwszym razem tego mi się nie uda, jak jeden strzał mi dużo HP ściąga. Tutaj pamiętam, że ktoś był i ktoś jest, tam się coś ruszyło. O, proszę. It's over, to jest koniec, to już jest koniec, tak. Daj się tam zbliżać trochę, czekajcie, jak odejdę stąd tak leciutko, to mi życie się zwiększy, tak jak poprzednio, że odchodziłem troszeczkę od farmy i życie mi się zwiększało na pasku. Ale nie, to już nie działa w ten sposób. Chyba. Nie. Cały czas mam tyle samo życie, nie chcę mi się regenerować. Aj. Dobra. Odejdę trochę bliżej, ale tak na bez przesady. Może wychylę się na górce jakoś. Bo oni tam są wszędzie poukrywani. Teraz muszę ich tak wytępić, bo jeżeli tam podejdę, to oni mnie bardzo szybciutko ściągną. Będzie kwestia paru... Kwestia nawet nie wiem czy... Dwóch sekund. Dookoła może się przejdziemy, zobaczymy, bo naprawdę. Dobra, już widzę cele. Jestem trochę za blisko, może coś innego wezmę. Sam się za samochodem. O, to jest dobry plan.
jest to. Tych okien naprawdę nie radzę się zbliżać podczas tej misji. Tam ktoś leci w moim kierunku. Czy on tam lata w środku tego obiektu, czy już wylazł? W środku obiektu są. Latają od okna. O, do okna! Tak, już ktoś wylazł! Naprawdę, tutaj trzeba bardzo myśleć podczas tej misji, bo jeżeli się tam wbije do środka przykładowo do nich, no to na kilka strzałów już leżycie podczas tej misji. Co? Tu jest typanie, to są zwłoki, sorry. Generalnie teraz mam odpalone nagrywanie, a samą grę mam na ustawieniach, jakby to kogoś interesowało. Graphics praktycznie, no jak widzicie, full HD, wszystko na very high, najlepsze shaderki. Także no, no nieźle. Jedynie mamy MSA wyłączony i pausenka. Szczegóły. Dobra. W końcu da się płynnie grać, w końcu mogę naprawdę robić, że tak powiem, jeszcze lepszy jakościowo content. Mam po prostu o wiele lepszy sprzęt, GTX 1050 Ti, Ryzenek 2400G. Przeżył? Próbuję ich wykurzyć. To okno. Dobra. Mogę spróbować tu wkroczyć. Już trochę osób pozabijałem, widziałem te strzały. Chyba muszę już tu wbić. Coś mu nie wyszło trochę. Tak się działo. Ja takie idę, on nadal próbuje snajpić. Ja takie what? Widzieliście tą akcję? Dobra. Przede wszystkim co, nowe mikro mam, także powinno mi trochę lepiej słychać. Mogę to rozwalić? Nie, dobra, idziemy przez drzwi do tego zielonego punktu. Wszystkich już w środku powybijałem. Więc może uda nam się przejść tą misję. Póki co dzisiaj tak testowa, tylko tą misję przejdziemy, tak. Żeby po prostu ocenić, jak to wszystko wyszło. Już boję się patrzeć, ile czasu to się będzie uploadować, bo to Full HD nagrywam. Żeby jakość była jak najlepsza. No i to również mam Full HD, tam Philips 223V na HDMI jest podłączony. Dobra. Jeśli chodzi o herce, no to na HDMI no ma 60. Nie wiem, jak mówię teraz za 2-3K. Tylko tam za 1K. No. O. Dobra, where is this motherfucker? Widzę jeszcze jednego tutaj motherfuckersa. Trzeba mu pokazać. Dobra, tu jest ten punkt zielony, tylko właśnie no. Nie wiem gdzie on jest. Z praktycznego punktu widzenia, no kręcę się wokół niego, ale nie wiem cały czas gdzie to jest. Czy gdzieś schodami muszę iść do góry, czy w dół. Do piwnicy. Do piwnicy! We went wrong, okay? Made a bad call. This is just like a subsistence for. Chyba to było racjonalne. A, walizeczkę z piwnicy muszę wziąć. Eto pick-up. Trzeba podnieść. Okej, i teraz wyłazimy. Nawet mamy drogę powrotną zaznaczoną na mapce, a więc easy, dobra. Wyłazimy z Trevorkiem naszym. Z innymi niestety, jak widzicie, już misję przeszedłem tego Heista i nawet się nie mogę do tych postaci przełączyć, więc teraz w sumie głównie będziemy robić misję z Trevorem. Piszcie, czy chcecie takie odcinki na kanale. Moim zdaniem będzie fajnie, bo nie mam jakiegoś tam słabego sprzętu, wręcz mam bardzo dobry sprzęt, od sprawa nie mam GTX 1050 Ti ani żadnego tam RX-a, ale za to, no... GTX 1000... Ale za to mam 1050 Ti od MSI-a w wersji... OC? Co ja miałem zrobić? Co, nie chcę jeszcze raz tej strzelaniny, proszę, niech mi cofnie do checkpointa, błagam. O, tak.
Dobra, cofnęło mnie do checkpointa. Ha, chyba muszę tą farmę podpalić, taki jest plan. To power, gas hole, equip, Jerry and Ken. Aha. Tak to jest, jak się nie czyta. The Americans on the riders. Aha! Ja muszę to rozlewać po domu, to nie jest droga wyjścia, tylko ja muszę po prostu to spalić to wszystko. A no tak, ten psychiczny mózg Trevora, no tak, no zapomniałem, no przecież musimy wszystko spalić. Trevor to taki troszeczkę psychik, no tylko nie wiem, czy mi kanistru starczy na to. Ale jak będziemy lać oszczędnie, raczej starczy, może nawet jeszcze troszeczkę do samochodu sobie zaleję. Dobra. Okej. Czyli wszystko musimy spalić, dobra, ja już się bałem naprawdę, że mnie cofnie do ostatniego checkpointu, ale zapomniałem, że to nie jest jak GTA San Andreas, to jest GTA 5, tutaj są fajnie checkpointy poukładane i da się te misje jakoś racjonalnie przechodzić, nawet niektóre misje dało się skipać, jak przechodziłem, także jest naprawdę bardzo spoko gra, czekam z niecierpliwością na GTA 6. RAM mam w kompie 16 giga, więc spokojnie. Chcesz, żebym słyszał policję tam gdzieś w tle? Dobra. I teraz to muszę podpalić na koniec, nasz ulubiony momencik spektakularny. Shoot the gas, dobra, muszę teraz to strzelić. A więc strzelamy i podpalamy, op! A z czym to strzelić, żeby to się zbierało? Gdzie mam zapalniczkę? Aha, dobra, to już się podpaliło. Tak strzeliłem i tak dziwię, że to tak odkrysła się i zapaliła. Dobra. Nie jest to idealnie graficznie zrobiona ta gra, ale jest bardzo spoko. Ła! I wszystko wysadziłem, ojej. I ta scena z Trevorem w zwolnionym tempie, piękny. Dobra. Get away from this farm. Dobra, teraz możemy wracać do domu. Mam nadzieję, że nie będzie ucieczki przed policją, bo to nie są moje ulubione misje. Chociaż w GTA 5 fajnie się przed policją ucieka, szczerze wam powiem. Dobra. O, szybki kładzik. Get away from the farm to farmhouse. Dobra, to teraz uciekamy z tej farmy tak far away. Z tej wiochy. Mission passed. Myślałem, że kawałeczek odjechałem. Dobra. Crystal Nice. Dobra, i to byłoby w sumie na tyle. Nie będziemy jakiś tam... Ua! Dobra, trochę bolało. Nie będziemy jakiś tam naprawdę długich filmów robić, bo to po prostu będzie nudne. Lepiej zrobić krótki film, a żeby się spoko tak obejrzało, czy przed spaniem, czy po wrócie ze szkoły, jak tam, co tam robicie. Aktualnie w to nie wnikam. No, ale tak bez sensu trochę nagrywać filmy po 20 minut, bo jak marnujecie trochę swój czas i ja trochę marnuję swój czas, w sumie nie marnuję swojego czasu. Aj, załączył się alarm, mam nadzieję, że policja nie jedna gwiazdka, możliwe, że będzie, ale chociaż w sumie tutaj jest takie ludzie, to raczej nie, mniejsza z tym. No, dobra. Także to byłoby na tyle, jak mówiłem do tej postaci, no poprzednich już się niestety nie mogę przełączyć, bo było po hejście. No, dobra. Byłoby na dzisiaj na tyle. No. W następnym odcinku pokazuję wam mojego kompa, moją obudowę, mój nowiutki setup. Co tam jest w środku, chociaż wam opowiedziałem już tak troszeczkę, że jest GTX 1080 Ti, że jest RAM 16 giga, ale nie powiedziałem już tej Akira, że jest Ryzenem 2400G, no, z Vega Graphics, z bardzo dobrą integrą, naprawdę. Także generalnie bardzo w porządku setup mam. Z tego nawet streamy będę mógł robić w wakacje, także całkiem spoko będzie. Przynajmniej nie będę musiał w wakacje czegoś innego nadrabiać. Ale mam nadzieję, że nie, dobra. W każdym razie, dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy taki krótki odcinek się wam podobał. W następnym odcinku piszcie, czy chcecie kolejny odcinek z GTA San Andreas, GTA 5, czy chcecie zobaczyć mój nowiutki setup. Także tam piszcie w komentarzach, czy następny odcinek, czy GTA 5, czy nowy PC, no, który aktualnie mam. Ogólnie tak, będziemy robić benchmarki i ogólnie to wy zadecydujecie o tym, co ma być. Ja tam większość komentarzy ocenię, pierwszym komentarzem dam serduszko, to tam napiszę. Dobra, do kolejnego odcinka, życzę wam miłej niedzieli, spokojnej resztek niedzieli, prawdopodobnie będziecie mnie pod wieczór oglądać, a ja to nagrywam około godzinki 13, chociaż na tym kompie robiłem speed testy i jestem w stanie osiągnąć pełny zakres łącza dokładnie, który oferuje mój router, dokładnie 300 MB na sekundę tutaj, z czego uploadu chyba było z
15-20, a więc nie powinno się moim zdaniem to wcale aż tak długo obrzucać jak na moim poprzednim mecie. Look at that! You gotta love rural America! Co tu się dzieje? Trevor kocha Amerykę. Szczelanina jakaś. Dobra, jeszcze z tym, dobra. To do zobaczenia do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Trevorek, również z wami się żegna gorąco i serdecznie. No, cześć.